Mieliśmy więc klasyczne podejście do reprezentacji rozproszonych, do której znakomicie pasują kluczowe teorie pojęć w psychologii poznawczej, czyli teorie pojęć jako prototypów i jako egzemplarz. Zobaczmy szerszy sposób patrzenia na sieci konekcjonistyczne jako modele rzeczywistości. George O'Brien i John Opie, australijscy filozofowie, twierdzą, że sieci jako całości można traktować jako reprezentacje strukturalne, jako analogiczne modele. Modele czego? Mianowicie między siecią a dziedziną poznawczą, którą ta sieć obsługuje, zachodzi podobieństwo strukturalne. Drugiego rzędu oczywiście, czyli zachowane są relacje między obiektami. I na tym ma polegać, zasadzać się to, że one są skuteczne jako pewne narzędzia obliczeniowe rozwiązujące dane problemy. Po prostu one odzwierciedlają strukturę zadania, którym się parają. Jeśli wytrenujemy daną sieć, to jak ona jest zbudowana potem, będzie odzwierciedlało temu, jaka jest struktura zadania. Przynajmniej zbadana przez nas i rozumiana i zawarta w tych danych, za pomocą których tę sieć ukształtowaliśmy. W tym sensie to są modele takie rzeczywistości takiej, której oczywiście chcemy, żeby ta sieć się orientowała.